Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater, a dzisiaj jest z nami pani Elwira Pawelec-Rudnicka z Ośrodka Szkolenia Lotniczego Lotnik, niedaleko Gorzowa, Powysoka. Tak. A będziemy rozmawiać o tym, co można zobaczyć z przestworzy, tych trochę niżej, wyżej i dlaczego to jest takie interesujące. Motolotnia. Motolotnia. To jest pani nie instrument, nie narzędzie. No można powiedzieć, że to jest takie narzędzie, tak, narzędzie pracy, które tak naprawdę służy nam przede wszystkim do tego, żeby pokazać wszystkim, jak niesamowicie wygląda Gorzów, bo akurat na ten moment tutaj stacjonujemy, Gorzów i okolice. To jest statek powietrzny, otwarty, czyli to jest coś podobnego, kiedy mamy możliwość porównania samochodu oraz motoru. Także to jest taki motor, który przenosi nas do góry. To jest takie spełnienie snu Dedala i Ikara, tylko że czasami tylko z bezpiecznym powrotem na ziemię. Tak. Prowadzicie ten ośrodek państwo razem z mężem. Tak. To pytanie takie naturalne. Kto pierwszy zaczął latać? Pierwszy już dużo, dużo wcześniej latał mąż. Jest pilotem od 22 lat. W tym roku właśnie będzie mijało. Także lata i na motolotniach, i na samolotach ultralekkich, i na większych samolotach, na szybowcach, ale przede wszystkim tutaj, że tak powiem, miłością jego jest motolotnia. Także to jest jego miłość, życie i pasja. Rozumiem, że motolotnia nie potrzebuje, ponieważ ma silnik, tak, więc nie potrzebuje też tylko i wyłącznie wiatru, w przeciwieństwie do paralotni, która jest uzależniona od odpowiednich. Ale są też paralotnie, które mają po prostu plecak z silnikiem, z napędem, także ludzie podczepiają sobie, stawiają skrzydło, no i wtedy lecą. No ale wydaje mi się, że jednak motolotnia to jest taki sprzęt, który w większości warunków poleci. Wiadomo, że my jesteśmy przede wszystkim uzależnieni od pogody, czyli musi być ważny jest kierunek wiatru, siła wiatru, kierunek do pasa. Także jest dużo takich rzeczy naokoło, które powodują, że tak powiem, dobry start. Pamięta pani swój pierwszy start? Tak. Mój pierwszy start był właśnie z moim aktualnym mężem, także my się ogólnie poznaliśmy nawet na lotnisku. I pierwszego dnia tak naprawdę ja nawet nie wiedziałam, co to jest motolotnia, kiedy okazało się, że mam na to wsiąść, zrobić zdjęcia z góry, bo moim zadaniem było zrobienie zdjęć z góry, także wsiadłam, poleciałam, zakochałam się i w motolotni, i w mym instruktorze. No i tak zostało. Już tak zostało. To jest też właśnie element waszej pracy, że motolotnie wykorzystywane są do różnych celów. Tak. Zdjęcia z powietrza, z góry, z lotu ptaka, że tak powiem, to jest jeden element. Te zdjęcia wykonujecie na zlecenie, czy do reklam, czy... Na ten moment tak naprawdę zdjęcia bardziej wykonujemy do reklamy, że tak powiem, lotów na motolotni, które przede wszystkim takich pasażerskich, które wykonujemy. Dlatego, że teraz w momencie, kiedy są popularne drony, i każdy może zrobić zdjęcia z góry, no to jest już troszkę inaczej. Wcześniej było większe zapotrzebowanie na robienie takich zdjęć z góry, ale my świadczymy naprawdę dużo innych usług, czyli loty pasażerskie, czyli ludzie przychodzą do nas, wykonują takie loty, lecą nad Gorzowem. Teoretycznie ograniczeniem jest czas. Jeżeli ktoś chciałby lecieć w drugą stronę, no to oczywiście jak najbardziej może. Świadczymy usługi z zakresu szkolenia, czyli szkolimy do uprawnień na motolotnie, na samoloty ultralekkie, jak również latamy z banerem. Czyli jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, zadeklarować swoją miłość, bądź złożyć komuś życzenia na urodziny, no to się z nami kontaktuje. Mamy taki baner, który podczepiamy z tyłu do motolotni. Możemy ułożyć do 40 znaków, no i wtedy umawiamy się w określonym miejscu, o określonym czasie, lecimy, no i robimy danej osobie niespodziankę. No, mogą być to ciekawe niespodzianki, takie z ciekawszych, co pomoże pani nam takie zdradzić. Takie z ciekawszych, pamiętam 2 lata temu mieliśmy taki lot pod Warszawą i ja w nocy układałam ten baner, a baner brzmiał: Agnieszko, bardzo cię kocham, proszę wybacz mi. I pamiętam, układając ten baner, miałam straszne odciski. Mówię, mam nadzieję, że ta Agnieszka mu wybaczy. Ale mieliśmy na przykład zaręczyny nad morzem, w Świnoujściu.
No dużo takich. Przede wszystkim właśnie mamy tutaj zaręczyny, życzenia urodzinowe. Raz też u nas nad Kłodawą jeden pan chciał, żeby jego kobieta, on akurat gdzieś był chyba za granicą, chciał, żeby jego dziewczyna się uśmiechnęła, także polecieliśmy z banerem chyba Marta, uśmiechnij się, no i serduszko. No także i... dużo, tak no, tutaj jest fantazja dobrowolna. Każdy może wybrać dowolny tak. napis. Natomiast czy każdy może latać na motolotni? W większości tak. Nie ma tu, niepotrzebne są żadne predyspozycje ruchowe, żeby ktoś musiał być, nie wiem, wyćwiczony, żeby lecieć. No ograniczeniem jest tylko tutaj waga. My latamy do 120 kilo, ale większość pasażerów się mieści akurat. Do tego. Tak. Start to jest wszystko, nie trzeba tam, nie wiem, jakiś tam rozbiegu, podbiegu, to wszystko się odbywa na siedząco, tak? Ogólnie wszystko wygląda w ten sposób, i lądowanie też. I lądowanie również, czyli kiedy pasażer przyjeżdża, siada, motolotnia ma jedno siedzenie z przodu, drugie z tyłu. Z przodu siedzi pilot, z tyłu siedzi pasażer. Także pomagam, że tak powiem, pasażer siedzi, siada do tyłu, zapinamy go w pasy, dajemy mu właśnie ten od taki kask. Tak, to już ostroju. Zakłada go. Tak, w tym kasku jest również łączność z pilotem. Ja już zaraz pokażę, tak zwany intercom. Mhm. Czyli pilot i pasażer mają na pokładzie łączność, czyli jeżeli, nie wiem, komuś się zrobi źle, chciałby coś zobaczyć innego, dwa razy zakrążyć nad, nie wiem, danym domem, nad swoim na przykład, no to wtedy bez problemu może poinformować o tym pilota. Zresztą pilot bardzo szczegółowo opowiada wszystko o tym, co się będzie działo, co następuje krok po kroku, żeby też dać taką, jakby to powiedzieć, poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa dla pasażera, zgadza się. Oprócz kasku, co jest wymagane z takich elementów stroju? Długie spodnie, w większości przypadków, bo jednak u góry jest chłodniej niż na dole. Długie spodnie, wiązane buty, żeby nic nie wypadło nam, że tak powiem, z motolotni. Kurtka, no bluza, no i kurtka jakaś taka przeciwwiatrowa. To też w zależności, jak długi jest lot. Przy takich krótszych lotach to niektórzy nawet latają w krótkich spodenkach i nie ma problemu. A jeżeli już są takie godzinne loty, no to mimo wszystko lepiej ubrać się cieplej. Czy specjalne jakieś przygotowanie jest potrzebne? Czy wcześniej, zanim ktoś usiądzie jako pasażer, ma, nie wiem, no trochę teorii, może trochę właśnie jakiś takich instruktaż, co należy, co trzeba zrobić, bo reakcja może być różna. Może być różna, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy tak naprawdę wszystko się zaczyna, czyli odpala się silnik, no to wtedy pilot wszystko tłumaczy, naprawdę krok po kroku rozmawia. I to daje, i wtedy jest taki instruktaż, że tak powiem, w trakcie lotu już. Opowieści, co się dzieje, tak, co będzie, tak, jak, to szybko, naprawdę jak szybko daje, się wznosi i do jakiej wysokości możecie latać. Ogólnie motolotnia może wykonywać loty do 4000 metrów. Mhm. Czyli mamy takie prawie 4 kilometry. Z 3 kilometrów przy dobrej przejrzystości powietrza to można od nas zobaczyć morze. Od nas? Tak, tutaj Gorzowa, z wysokiej. Tak jest. No to ciekawostka, to dobra pogoda musi być. Musi być bardzo dobra pogoda. Jaka pogoda musi być? Czy no, wiatr, słońce, pada, nie pada? Co jest przeciwwskazaniem? No na pewno deszcz i jakiś silny wiatr jest przeciwwskazaniem. Dużo też zależy od kierunku wiatru, czyli u nas na lądowisku stoi rękaw i on pokazuje, jaki jest kierunek wiatru. Dlatego, że w lotnictwie jest taka zasada, że zawsze lądujemy i startujemy pod wiatr. Czyli jeżeli mamy wiatr boczny, a porywy, załóżmy, są trochę silne, no to to jest takie przeciwwskazanie do wykonania. Jednakże z tego względu, że motolotnia ma silnik i to jest dość mocno, bo to jest 80-konny silnik Rotax 912, to jest taki lotniczy, no to to powoduje, że sobie dobrze radzi w tym. A kiedy można latać? W jakim okresie w ciągu roku można latać? Można latać cały rok, jednak my wykonujemy loty od maja do października, w takich okresach, kiedy jest ciepło, dlatego że wtedy pasażerowie nie muszą się jakoś bardzo grubo ubierać, no bo wiadomo, jeżeli jest zimno na dole, no to u góry będzie jeszcze chłodniej, no to wtedy już trzeba naprawdę i rękawice, i kurtki, zresztą koniec września, tak jak już pamiętam, to koniec września to już pasażerowie właśnie i rękawice, i kominy zakładają. Czy macie jakiś limit wieku, który ogranicza możliwość korzystania z motolotni? Teoretycznie nie. Można latać niby od 4 roku życia. Nasz syn ma 5 lat, no i tutaj już z tatą lata. Bardzo chce lecieć.
znaczy się ogólnie lata. Ostatnio był nad jeziorem właśnie Marwickim, na drugi lot był nad swoim przedszkolem. Także bardzo mu się to podoba. Ale no przychodzi, nie wiem, jakiś młody człowiek, mówi, chcę latać, to co? No jeżeli tak, do 16 roku życia, no to wiadomo, musi być ktoś z opiekunem. Po 16 roku życia już bez problemu można indywidualnie przyjść, umówić się i polecieć. A górna granica wieku jest, czy nie? Nie ma. Nie ma. Każdy nie może. Każdy latać może. Co się może wydarzyć, bo nasz organizm może różnie zareagować, prawda? I na dole może wydawać się, że wszystko jest okej, a na górze jednak ten nasz organizm będzie reagował inaczej. No zdarza się, mieliśmy taki przypadek, że faktycznie no, pani leciała, no niezbyt dobrze się poczuła, no i otworzyła przyłbicę kasku. Okej. I zwymiotowała. No naprawdę, to jest rzecz normalna, zwymiotowała. No bo nie każdy też dobrze, jeżeli błędnik dobrze nie działa, no to wtedy załóżmy, no taka jest reakcja organizmu. Ale w większości przypadków nie ma takiego problemu. Żeby wystartować, wylądować, potrzebne jest lądowisko. Czy to są określone jakieś wymiary, czy na przykład coś się wydarzy i wtedy szukacie z góry miejsca, gdzie możecie wylądować. Co jest potrzebne, żeby wylądować? Żeby wylądować? Tak. Przede wszystkim to lądowisko, na którym latamy, to ma około 300 metrów długości. To jest taki podstawowy długość pasa, która jest potrzebna dla motolotni do startu i do lądowania. Jeżeli załóżmy w górze coś by się stało, no to wtedy bez problemu oczywiście możemy wylądować, nie wiem, na jakiejś drodze, na jakimś polu. Ktoś, kto sobie, macie swoje trasy wycieczek, czy to jest tak, że przychodzi klient i mówi, chcę lecieć tu i tu i tu? Czy są jakieś ograniczenia też odległościowe, tak? Nie, ograniczeniem jest tylko czas. Czyli jeżeli ktoś wybiera lot, załóżmy 60-minutowy, a mieszka, nie wiem, chciałby lecieć nad Kostrzyn, oczywiście jak najbardziej. Jeżeli ktoś wybiera półgodzinny, no to właśnie tutaj jest ograniczeniem tylko czas. I w te pół godziny my mówimy, co możemy, gdzie możemy dolecieć, w którym kierunku możemy lecieć. Jeżeli nie ma problemu, to oczywiście... A z jaką prędkością motolotnia się porusza? Taka średnia przelotowa to jest 100 km na godzinę. No to dosyć szybko. I to też w zależności, czy z wiatrem, czy bez. No bo jeżeli mamy dość, załóżmy, silny wiatr, to wtedy wiadomo, dodajemy. Jeżeli lecimy pod wiatr, no to troszkę wolniej. Czy możecie w przestrzeni poruszać się w dowolny sposób, czy to jest, nie wiem, zgłaszacie gdzieś taki lot? Tak, zgłaszamy takie loty. Jeżeli wykonujemy gdzieś tutaj bardzo blisko, to na swoim podwórku, że tak powiem, to nie. Jeżeli już lecimy, załóżmy, nad Gorzów, to zgłaszamy. Dlatego, że bardzo często u nas też lata LPR. Tak. Także mijamy się z nim i ta przestrzeń, to jest taka przestrzeń kontrolowana, czyli musimy mimo wszystko zgłaszać to, że wykonujemy lot, oraz to, że lądujemy i gdzie w tym momencie się znajdujemy. Co mogłaby pani, w jaki sposób mogłaby pani zachęcić, zaprosić właśnie do takiej osoby, które może mają takie marzenia, a pewne obawy w nich tkwią, w jaki sposób pokonać te wszystkie lęki, które w nas gdzieś tam są, utrzymują się, co zrobić, żeby... Powiedzieć tak, no przede wszystkim to zgłosić się do nas, my już naprawdę dalej przekonamy, zresztą jak ktoś przejdzie do nas na lądowisko, to wszystko zobaczy, że to nie jest wcale takie straszne. A druga sprawa to jest, każdy marzy o tym, żeby poczuć się jak ptak, żeby polecieć, żeby zobaczyć to wszystko z góry, no i warto spełniać takie marzenia. Takie marzenia można spełnić w ośrodku szkolenia lotniczego Lotnik. Tak. Przypomnijmy jeszcze adres, gdzie można was lądowisko znaleźć. Lądowisko Wysoka. Wysoka. Tak, na ten moment mamy taki właśnie krótszy pas, ale jesteśmy w budowie dłuższego, także już gdzieś tak za rok. W mediach społecznościowych można was znaleźć. Oczywiście można nas znaleźć, OSL Lotnik, Loty na Motolotni. Jesteśmy w trakcie budowy większego pasa, który naprawdę otworzy dla Gorzowa Wielkopolskiego, tak mi się wydaje, trochę szerszą gamę usług, dlatego że jeżeli będzie możliwość wykonywania lotów samolotem i tak, żeby dostać się, tak tylko w skrócie powiem, żeby dostać się załóżmy z Gorzowa do Warszawy, to jest około niecałe 2 godziny lotu.
Także jeżeli ktoś bardzo szybko będzie potrzebował się przemieścić z punktu A do B, nie motolotnią, jednak samolotem ultralekkim, to... To jest to możliwe. Będzie to możliwe. Okej, okay. Więc jeśli macie Państwo takie marzenia, żeby latać, to z tych marzeń można, te marzenia można przekuć w rzeczywistość, chociażby na motolotni. A ja dziękuję za nasze spotkanie. Czy życzy się czegoś specjalnego motolotniarzom? No, ogólnie wszystkim pilotom życzy się tyle ile startów, tyle lądowań. To tego życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za spotkanie. Dziękujemy ślicznie.